open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. To wygląda, będą wyglądały ruszta właśnie od ziemi wyciągane, będzie można sprzątać. Także i tutaj też do samego końca zrobiłem ruszcik i tutaj będzie pod skosem, będą na zawiaskach takie płyty i w tej części wolnej będą się zbierały pierza, już cały ten syf, który później po prostu będziemy sprzątać. Tutaj wejdzie na całość, tak jak sprawdziłem, aż 7 cel. Tutaj taką dużą jedną zrobimy do parowania, drugą do parowania i tutaj też jeszcze jedną taką dużą, a nawet no, jedną taką dużą też do parowania. Także tak wygląda boks, jak go teraz przerabiam. Jest trochę roboty, ale idzie. Powoli, ale idzie. Zobaczymy, jeżeli finansowo nam starczy, to tutaj pójdzie siatka na całości, tutaj też. I pod tą siatką będzie, znaczy nad tą siatką wysypiemy zrębki. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli będzie ok, to będzie nam pasowało, to po prostu w ten sposób to zrobimy. Wtedy klimat będzie też inny w gołębniku. I te zrębki wtedy praktycznie będą cały czas w porządku, bo pod spodem mamy ruszt, będzie taki suchy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także tutaj tyle, co na dziś mogłem i zrobiłem, to zrobiłem. Coraz lepiej to wygląda. Podejdziemy jeszcze do celi, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało. Nasze celki. Tutaj jeszcze dodatkowo przed wejściem każdym będzie taki kwadracik, na który będzie mogła wlecieć samiczka. Po powrocie samczyk będzie zamknięty w ten sposób. Będzie tańczył w misce. Samiczka wracając będzie tutaj przy tym tańczyła, próbowała się dostać. Damy kilka minut, jak tam samiczki sobie zjedzą, powchodzą tutaj. Zobaczą swoich partnerów, damy im kilka minut, niech się pocieszą i później z powrotem rozdzielamy. Także tak to wygląda. Tak będziemy pracować nad gołąbkami. Ten boks jak skończymy, to tamten prawy rozpłodowy wysprzątamy porządnie. Zostawimy tam 8-10 gniazd na gołąbki te późniejsze. Ponieważ oprócz lotowych z tych również i młodszych gołąbków będziemy starali się wyciągnąć ekipę młodych gołębi na ten rok. Będą lecieć z tego trzeciego boksu. A w międzyczasie, jak będzie ciepło w wakacje, to będę sobie na dole grzebał i tam będę stawiał nowy gołębniczek. A tutaj po prostu może zostawię kilka gołąbków rozpłodowych, żeby po prostu mieć tutaj możliwość taką. Także tak to wygląda. Te ruszta są, zobaczcie, dość, cała ręka wchodzi głęboko. Także tutaj powinno być naprawdę w porządku. No jest sporo pracy, ale powinno się opłacić ten trud i to wszystko. Także pozdrawiam serdecznie, hej.